Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w 100 dzieciakach challenge i jak widzicie za mną już tutaj Aria nieźle jedzie z koksem, jeśli chodzi o właśnie malowanie naszych obrazów. Kochani, 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 ja jej zakupiłam tutaj kilka rzeczy. Już wam pokażę, żeby nie było. Gdzie to było? Chyba to było, tak. Sklep z nagrodami. I ja jej wzięłam coś. No i teraz znajdź papuznię. Szybką sprzątaczkę jej wzięłam. Wzięłam jej na pewno handlowca. Oszczędną, mi się wydaje, przedsiębiorczą, ale teraz nie wiem. No ale któryś z tych na pewno jej bram. Ponieważ... No, to wystawimy sobie na Plopsi. Zostaw na Plopsi, bo świetnie ci to wyszło. Ponieważ oczywiście ja teraz czytam w ogóle, wiecie, zasady 100 dzieci i tam wynikało, że można takie rzeczy robić, właśnie wykupywać, bo to jest uczciwie zarobione coś tam w grze, więc jak najbardziej można. Kochani, jeszcze wam pokażę tutaj kuchnię, bo taka mała zmiana, w zasadzie kuchnia powstała z taką jadalnią na razie tak to się prezentuje, tak to wygląda, tutaj podłogi pozmieniałam, łazienkę widzieliście ostatnio, sypialnia tutaj jest Ari, salon taki nieruszony, u góry mamy pokoik dla dzieci, na pokoikach mi najbardziej w sumie zależało, żeby tak trochę bardziej ogarnąć, tutaj mamy oczywiście 3 łóżka, jeszcze tutaj można byłoby wstawić, ale na razie niech tak będzie, tak jak teraz. A nie, 4 łóżka musimy mieć. Dobra, wiecie co? Ja nie zauważyłam, że my mamy już tyle dorosłych dzieci. Bibi move objects on. Także wejdźmy sobie jeszcze w tryb budowania i dodamy tutaj. Może i było łóżko, a zniknęło. Może tak było, teraz nie kojarzę. Także wstawimy sobie jeszcze tutaj jedno łóżko. I tak, tak się prezentuje pokój dzieciaków. Łazienki na razie nie ruszałam i tutaj mamy pokój małych dzieci, także tak to wygląda. Pousuwałam te mody, na które wam tak zawsze marudziłam. Jejku, ta dziewczyna jest niesamowita, ona mi tak pomaga tutaj, naprawdę, ona jest niemożliwa. Zmień brudną piluszkę. I tak, także tu dzieciaki zostały ogarnięte, widzicie te mody pościągane, bo też ich tak nie wyglądają jak tutaj. Te nie ma bloki, że tylko nogi mi było widać. Także tu usunęłam, bo mi bardzo tam te mody przeszkadzały. Ogólnie troszeczkę poczyściłam, ale też nie jakoś za dużo, no bo wiecie, ja nie mam czasu. Także tak to wygląda. Kochani, musimy iść tatusia jakiegoś dorwać, w ogóle wyobraźcie sobie, bo w którymś tam komentarzu było, że nie wolno swoich tatuśków wprowadzać, a w zasadach, które ja czytałam, do których ja się stosuję, no to nieważne jest, skąd weźmiemy tatusia. Tatuś jest ważny, wiadomo, ale nieważne, nieistotne jest, skąd go bierzemy, więc nie musi być z gry. Czas wlać 7 poty, lubi nas z pewnością, także ja tutaj nie łamię zasad tym, że biorę waszych tatuśków, a moim zdaniem to jest bardzo fajne, że biorę waszych ojców, więc możecie dalej wprowadzać oczywiście do galerii, bo to się nic nie zmieniło i nie miało się w ogóle zmienić. Także no, ale kobitki też możecie, bo przecież Aria, no, różnie może być, prawda? Dobra, kochani, czy tak, jak sobie tutaj wejdziemy, czy mamy coś do wystawienia, sprzedania i tak dalej, i tak dalej? Nie. Dobra, czyli tak, to, tak ta sytuacja się prezentuje. Myślę sobie, że przeszlibyśmy do, po prostu przejść do zarządzania światami. Przejdziemy sobie tutaj, no i weźmiemy jakiegoś tatę z galerii, no i zapoznamy go z naszą Arią. Oczywiście to pójdzie w ekspresowym tempie, jak to zwykle, ponieważ musimy szybciutko zaciążyć naszą simkę. Także przejdźmy sobie tutaj. Łączenia w sumie to nie tu miałam wejść, tylko do galerii. Dobra, i tak, weźmy sobie słowo kluczowe. Sode, cegame, fachrin. Fachrin, ten metin. Ach, ten metin. Dobra, pokaż zawartość zmodyfikowaną. No i teraz, mój internecie, proszę nie poddawaj się, tylko daj mi tu tatuśków. No. Dobra, tatusiowie, mamy tutaj tatusiów. Jezu, żebym jakoś nie ominęła, teraz tak patrzę. Ja mówiłam, że weźmiemy najpierw tego, a później chyba tego. Tak, bo ten chyba był ostatnio, nie? Tak mi się dobrze wydaje? Dobrze mi się wydaje, czy mi się źle wydaje? Tak, bo serduszka daje, dobra.
No to bierzemy teraz tutaj od Dagmarki. Bardzo dziękuję serdecznie. Nie ma żadnego opisu, także nie będziemy czytać, ale sim wydaje się on zacny. Także umieścimy sobie rodzinę. No i... Wiecie? Free real estate on. Że może być wszędzie. No i tutaj co mamy? Może by się zamieszkał sobie... O, tutaj. Wprowadź się. Myślę, że dołączysz tutaj do rodziny. No bo wiecie, nie ma potrzeby. Widzę, że jest na tyle pomieszczeń, tyle pokoi, więc nie ma takiej potrzeby, aby kogoś eksmitować. A też fajnie właśnie, jak mamy więcej tych simów w grze. No wiadomo, to jest większe obciążenie, bardziej się simsy zacinają. No ale w 100 dzieciakach to tak czy siak się będą zacinać. I kochani, zrobiłam coś takiego. Ja żałuję, że ja tego na początku nie zrobiłam. I właśnie to było w zasadach, żeby... Jezu, ja się tak wiercę zawsze. W zasadach właśnie było, że można sobie... Teraz, żebym wam to dobrze powiedziała, żebyście mnie zrozumieli, na pewno mnie zrozumiecie, ale że można sobie zatrzymać starzenie się osób, które nie są w rodzinie. I to jest mega fajne, tylko tak, będzie trzeba na tatuśków po prostu uważać, no bo oni się starzeją, powinni się starzeć i odchodzić na ten drugi świat, ale to jest fajne odnośnie naszych dzieci, no bo jak oni są w tym drzewie genealogicznym, ja się boję, że oni zaczną znikać, nawet pomimo, że będą duchami, nie? No, a z drugiej strony sobie pomyślałam, że jak będą jacyś fajni simowie, to ja później bym ich fajnie wykorzystywała, nie będę musiała ich przywracać do życia i tak dalej, tylko wiecie, no, wiecie o co chodzi, wejdę sobie do rodziny, zaprzę i tak dalej i wykorzystam do serii, tak jak wykorzystywałam Kate. Także, także tak. Także tak to sobie wymyśliłam, zrobiłam. No. Idź spać, bo poranek cię czeka. A ty chcesz kogoś zjedz. Właśnie z tym jedzeniem jest problem. Ja powinnam więcej wampir, piplazmę, zachodnie piplazmę. No nic, no będziesz taki typowy wampir, który wypija plazmę. Ty też możesz sobie iść na obiad, na kolację w zasadzie. Więcej opcji wampir nie możesz, bo ona jest wampirem. Właśnie i to jest najgorsze, wiecie, że inni też są wampirami. Ale mi się podoba to otoczenie jeszcze zimą. Jak ja nie lubię zimy, to tutaj jest naprawdę pięknie. O, też jesteś wampirką? Zachodnie piplazmy, dobra. No, także wy sobie tutaj wypijecie. No i super, chodź tu w ogóle się wykąp. Ty w ogóle tu idź spać. No i ty też w sumie idź spać. No. O, śpi. Ty sobie pijesz, ale pójdziesz spać. No i ty sobie śpisz. No to w zasadzie to za chwileczkę ty wstaniesz, czy to w ogóle nie zdążysz pójść spać, ale ty sobie wstaniesz, Ario, ty moja kochana, ponieważ... Dziecko płacze. Miało być dlatego, że pójdzie sobie zrobić śniadanie ogólnie dla wszystkich. Ale dobra, przyjdziemy tu się ogarnąć. I dzieci chyba nam dzisiaj się postarzą, tak mi się wydaje. Wejrze, idź sobie gdzieś, no nie wiem, baw się lalkami, bo... I zostaw to dziecko, bo ja muszę je nakarmić. Ale dobra, super skuteczna opieka nad dziećmi, nad dzieckiem. Dobra. Okej, okay, ja bym bardzo chciała właśnie, żebyś przygotowała szybko śniadanie. Jest 5:30, to jest najgorsze. Podaj śniadanie, omlet. Możemy nie zdążyć, a bardzo bym chciała właśnie, żeby on zjadł jakieś... O, oni w ogóle wszyscy w sumie zjedli sobie jakieś fajne śniadanko. Ale nie wiem, czy my się wyrobimy teraz. Masz coś do sprzątania? Mógłbyś w czymś pomóc? Na razie tutaj nie ma w czym pomagać. O, dobra, mamy wycierek w szale. Ojeju, ja płaczę, no. A ty rób jedzonko. I fajnie, bo wiecie co, bardzo lubię te wyspy takie kuchenne, bo jest więcej miejsca na przygotowywanie tych posiłków i to jest mega. To jest więcej miejsca. A tak to właśnie przeważnie nie mam tego miejsca w tej kuchni. Tak fajnie, są, wiecie, pierdołki i wszystko jest tak, tak. Podoba mi się ogólnie i w ogóle te szafki mi się podobają mega, są śliczne. I że są gdzie niegdzie takie, wiecie, pootwierane, pouchylane, to tak naturalnie, że tak powiem, wygląda. Ale ja chyba im nie dałam zmywarki. Ej, miało się ogarnąć mi dziecko. Dobra, nakarm. Ale jedzenie zrobione, to weź chodź, zawołaj na posiłek. Okej. Okay. I ty sikaj po mistrzowsku, wykąp się i jedziemy na bajery. Dobra, to wrzucimy do kosza, żeby to tak, wiecie, nie sypiło nam bardzo.
A, dziecko dalej płacze, także dobra, my pójdziemy do dziecka, bo ja widzę, że nie można tutaj liczyć na młodego. Na młodego, dobra, nie jest już Aria. Bo ty za dużo jesz, wybierz uczniów, z którymi chcesz iść, odeślij wszystkich. No. Także dzieciaki pójdą. Dlaczego ja tu nie mam w ogóle zmywarki? O, ja się pytam. Nie pomyślałam o zmywarce? Jak to możliwe? No, ale chyba możliwe, no. No to wychodzi, że nie wybrałam zmywarki. Tylko ja błagam, odetnijcie się, moje simsiki kochane. Ajajaj, uwielbiam właśnie, jak się tak zacinają. Aha, dobra, biurka mi szlak trafiło, dobra. Okej, niech tak będzie. Nic nowego w zasadzie, dobra. Co to jest? Ale fajne, ojejku. Dobra, nie patrz. nic, kolor strasznie mi nie będzie pasować. Też, no, tak średniawka. Jejku, taka miętowa by się przydała. O, dobra. Jest miętowo, no to będzie miętowo. No i mamy zmywareczkę, więc fajnie. Dobra, może mnie nie zdążą zabrać dziecka, co? Zanim się Aria ogarnie. Fajnie by było. Jestem ciekawa, kiedy my to sprzedamy. Czy ktoś to kupi? Nie wiem, zobaczmy. Dobra, idź już do dziecka, bo dziecko tak strasznie płacze. Jak tutaj wygląda sytuacja? Ucz się pilnie. Ucz się pilnie, ucz się pilnie i ucz się pilnie. Piątkowy uczeń. Piątkowa, piątkowy i czwórkowy. Dobra, no to jest nadzieja, że jak wrócą, to będzie szóstka. No, zobaczymy. W każdym razie my dzisiaj idziemy oczywiście na romanse. Także tutaj przyjdzie, dzieci pójdą do żłobka, a my idziemy romansować. Idziemy romansować, idziemy na romanse. Tutaj, dokładnie tak, sami, bez nikogo. Bez nikogo. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. No i jesteśmy pękaty, co? Nie doczytałam. Chodź do środka, idziemy zobaczyć. Zobaczyliśmy. Dobrze wiemy, po co idziemy. Słyszeliśmy, że się wprowadził tutaj taki jeden się tu wprowadził tutaj z jego. Są też cię chętnie poznamy. Dzień dobry. Gdzie jest twój współlokator? Biega, to taki. Chyba się polubią. Nie ma romantyczne? Dlaczego? Aria. Nie siedź już tu, iść do góry. Iść. Aha, sam przyszedł do góry. Ale dlaczego nie mam... O małą pożyczkę? Czemu nie mam romantycznych interakcji? Rozmawiam w stylach. Bo ty jesteś nastolatkiem! Ja i wszystko jasne. MC Command Central, przecież mam MC Wuhu, ale pewnie nie mam ustawionej, że mogę z nastolatkami. Ja muszę go postarzyć. Polecenia Sima, ustaw wiek, mody dorosły. No, miej urodziny. No. Jejku. Romantyczne. Pochwal wygląd. Fajno wygląda, jak to jest. Gadka na podryw. Jesteś łasy na komplementy? Fajnie było, jakbyś był łasy. Bo my jesteśmy bardzo łasy. Spytaj o zainteresowania w zakresie Barabara. Spytaj o romantyczne zainteresowania. Romantyczne, flirtuj. Musimy się postarać. Pochwal wygląd. Wymień się numerami. Nie jesteśmy ze sobą na tyle blisko, żeby się zwierzać. Pochwal szczerze. O, pomóż. Czym? Rady dowiedziała się, jaką orientację ma Jakub. Jeszcze się zastanawia. Rozmawiaj. Może po prostu sobie pogadajmy z nim. Ożywiona rozmowa, bo oni się przestają lubić. On się robi nieswój. To niedobrze. Aria, przegięłaś. Prowokuj, przecież muskuły. Rozmawiają o mroźnej pogodzie. Dobra, zaproponuję się na szalony plan. Rozmawiaj o słonecznej pogodzie. Jejku, nie ma to jak gadać o pogodzie. Śpiewaj o święcie Dzień Rabatów. Poprawkę jeszcze raz. Powiedz mi wiarygodną historię. Dobra, osiada obok ciebie, więc jest dobrze. Szybcze, słodkie słówka. Tak na ten, no. Kurde. Mam główkę. Coś kto nie wie, dowcip, powiedz coś śmiesznego, okaż podziw. Łaskocz.
Dzielę się wskazówkami. Uuu, dobra, coś działa. Okej, okay. Pochwal strój jeszcze raz. Dyskutuj, dużo łaskotek też nie może być. Nie macie ogrzewania w domu. Uuu, no to lipa. O, zapali. Będziecie pokaż podziw. Pokaż podziw. Jeszcze raz, słodkie słówka. Słodkie słówka. Opowiedz oburzenie tą historię. Dobra, ośmiel się. Sugestywna rozmowa. O małżeństwie, nie masaż. Ciebie, Ary, małżeństwo najmniej interesuje, wiesz? Nie wiem, czy pamiętasz o tym. Flirtuj. Romantyczne. Co już szyje. Życiary go przejdą, co? No. O, tak, 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 tak mi rób, tak mi rób. A tak, 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 tak. Nie. O, już myślałam, że mam nieustawione. Tak mi rób, Aria. O jest. Wręcz róża. Pierwszy pocałunek. Yes. Ale ma cyc. Pocałuj dłonie. Zmysłowy pocałunek. Romantyczne. Postaraj się o dziecko. Więcej romantyczne. Dobra. Idziemy się starać o bubusia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kurde, dobrze, żeby się ktoś wyprowadził. No. Do porodu. No dobrze by było, żeby się ktoś wyprowadził. Dobra, no to już mamy zrobione. Zrób test ciąży, wychodź. Zobaczymy, czy się udało. Jak nie, to będziemy walczyć. Aczkolwiek jesteś płodną kobietą. Tak. O, płodna jej wzięłam, tak, bo to na trzeba brać. Okazało się, że w dzieciach ciąż to na trzeba wykupić. Nawet jest wskazane. Dobra. No to mój miły, powiemy ci, no uszko, słodkie słodka i wracamy do domu, bo my mamy dużo dzieci, wiesz? You know, mamy dużo dzieci, więc musimy do nich wracać. Pół dnia zmarnowała. Pół dnia wyrywania gościa, żeby w końcu móc wrócić do domu. O Jezus. To jest chyba najbardziej patologiczny challenge, no, z tym, co mi się wydaje. Jak sądzicie? Zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. Jest to ogromne wsparcie, pamiętajcie o tym. Tak, bo to jest bardzo miłe w ogóle, jak zostawiacie łapki. To w ogóle jest takie bardzo motywujące, ale też wspierające, bo wtedy mogę dotrzeć po prostu do większej liczby osób, co jest takie, no, bardzo ważne, nie ukrywam, bardzo istotne. Także dziękuję serdecznie, jeśli zostawiłeś teraz tą łapkę w górę. Dobra, zapłaciliśmy rachunki. Możemy oczywiście sprawdzić, jak tutaj sytuacja wygląda odnośnie naszych dzieci. Piątkowe? Szóstka, dobra, jedna szóstka, okej, chodź, Aria. Mamy jedną szóstkę. Torta chyba nie będziemy mieć, mi się wydaje, w lodówce. Oczywiście możemy sobie sprawdzić, ale jakoś tak... Nie, jest jeden, dobra. Okej, okay, i ty masz, tak? Urodziny. Szóstkowy uczeń. Wypowiedz życzenie. Mamy urodziny, moi drodzy. Fajnie. No, zastanów się, co byś chciał dostać. Dobra, weź sobie dywiację. Okej. Okay. Aria, masz duży brzuch już. Tutaj świeczki urodzinowe. Dobra, i to sobie schowamy. No i patrzcie, jak fajnie wygląda chłopak. Super! Powiem wam. Bardzo fajnie. Teraz full edit modę. I pójdziemy sobie do modyfikuj stwórz Sima, moi drodzy. Pójdziemy sobie i damy mu ubranka, ale już myślę, że będę dawała z tych gotowych strojów, bo na razie nie mam nic ciekawego właśnie z tych ubrań. Także myślę, że takie gotowce mu damy. Ale powiem wam, że bardzo fajnie się chłopak prezentuje. Jest bardzo przystojnym Simem, aczkolwiek ja troszeczkę, odrobinoczkę tylko go zmienię. Odrobinoczkę. O. Powiem wam, że tych włosów nie używałam, pewnie jakieś nowe. I tu... O, te. Jeszcze... Dobra, te włosy niech zostaną. Dobra, i przejdźmy sobie tutaj i ja bym chciała gotowe stroje. O Jezu. Przejdzie...
Ale mimo wszystko, wiecie, gotowe to nie znaczy, że takie tragiczne. Co nie? Fajnie, żeby wyglądał. Tylko widzę, że te włosy mu zeszły. Dobra, to się pewnie wylosowało. To też w sumie jest spoko. Okej. Dobra. Tylko czemu tu są te włosy? Kiedy ja chciałam te. I tu też, i tu też. Bo tak fajnie, taki poczepany jest. Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. W ogóle te włosy mi się bardzo podobają. Macie tutaj osobę, która to stworzyła, także można sobie ściągać. O, dobra, ślepa jestem. Tu. Dobra. No, także tak nasz jaszcząb wygląda. Powiem wam, że wygląda bardzo jaszcząb obiecująco. Naprawdę bardzo fajny sim z niego. Mega fajnie wygląda. Ekstra. Jestem ciekawa pozostałych dzieciaków, jak będą wyglądać. Ja teraz będę się starała, żeby Ary miała znowu cały czas ciążę. Cały czas, bo ja sobie nie wyobrażam jako niebabci i szkoda mi dziecka, które będzie skazane na ciągłe rodzenie dzieci. Aria to jest taka, wiecie, mistrzu. To jest mistrzu. Aria jest mistrzem. Dobra, ja bym chciała, żeby Aria sobie pobiegała. Iść na spacer, wykrzyczył się na ziemi, uprawię jogging, nie możesz... Iść na spacer. O, Leo zmienił grupę wiekową, jest wredny, zajebiście, mam przesrane. Dziecko się zatrzymało w powietrzu. Co to takiego? Nie wiem, co to takiego. To idziemy was jeszcze przerobić w takim razie? Dobra, kochani, chodźcie, jeszcze ich przerobimy w takim razie, modyfikuj Splash Sima, weźmiemy sobie gotowce, ale nałożymy jakiegoś skina, jakieś włoski fajne sobie założymy, ale sobie będę właśnie z gotowców tak sobie wymyśliłam. Tak będę na razie robić. Zobaczmy, jak to z czasem będzie wyglądać, ale dużo prezentów. No dobra, no to najpierw zacznijmy może od włosów. Aha, takie ci się wylosowały. O Jezu. Te chcę. Ja chyba chcę te. Ja nie wiem, czy skiny tutaj. O Boże! Bierę ciemno normalnie. Dobra, i teraz tak, gotowe stroje. Ja bardzo rzadko właśnie używałam tych gotowych stroi, dlatego ja tak teraz je chcę używać. No. Jak nie używałam. No. Myślę, że to może być fajnie. Jezu, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest. O Boże. Nie no, fajnie to wygląda. Kurczę, czasem trzeba, powiem wam. Czasem trzeba po prostu użyć tych gotowych stroi, bo inaczej to nawet się nie widzi takich rzeczy fajnych. Ekstra. Braciszku, nasz Leo. Leoś. Jejku, włosy mu zostawiam, bo są genialne. Akurat mu się genialne wylosowały. Ale tobie wezmę skina jakiego? Nie wiem. Leoś, a może taki skin? W sumie fajnie wyglądasz w nim. Leoś. Ale fajne to imię Leo. Kocham te gotowe stroje, naprawdę. Są super. Jezu, jak on się śmieje, masakra. Po prostu nie mogę z niego. Wiecie co, tak wszyscy, wiecie, no nie lubią za bardzo tych małych dzieci, a ja chyba lubię, bo są przesłodkie. Oczywiście zobaczę, jak wyjdzie, jak będzie nowy dodatek, czy dalej będą takie słodkie dla mnie. Ale na razie są, więc... Powiem wam, że ten challenge będzie epicki, jak wyjdzie ten nowy dodatek i dojdzie aktualizacja z tymi małymi dziećmi, to będzie hardcore, podejrzewam. Będzie grubo, myślę. Mhm. Chyba tak, moi drodzy. Chyba będzie grubo. Dobra, niechże się to skończy wczytywać, bo po prostu czasem to trzeba tyle czekać. Tyle trzeba poczekać, że to jest masakra. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy w domu i nasze bąbelki tutaj są. Ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Będzie mi bardzo miło. Do następnych odcinków. I co? Miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, spokojnej nocy.
Trzymajcie się cieplutko. Cześć.